zapraszam Was na vlog o stylu angielskim. Będzie to program ze stylówkami second hand, jak zwykle moje programy. Wszystkie rzeczy dzisiaj, które zobaczycie, to są rzeczy z odzysku, czyli rzeczy z second hand, rzeczy vintage, rzeczy, które dostałam czasem od mojej rodziny, nawet z Anglii. No i poruszymy tutaj takie dwa główne nurty stylu angielskiego, czyli właśnie styl angielski oraz styl szkocki. Zapraszam! No i kochani, na początek bardzo Was proszę oczywiście o polubienia na filmiku. Jak zaraz zobaczycie, filmik ten jest bardzo pracochłonny, jak zresztą wszystkie filmiki, do których się dość sporo muszę przygotowywać. Wszystko to dla Was, żebyście mieli z tego frajdę, żebyście mieli z tego jakąś porcję wiedzy oraz ciekawe stylizacje. Także bardzo proszę też o subskrypcję. Na pewno się opłaci, bo będzie dużo programów, myślę, że ciekawych na temat mody, stylu oraz rzeczy z second handów i stylizacjami z nimi. Kochani, tymczasem jeszcze mała zapowiedź. Już niedługo będzie program z moją mamą. Dzisiaj właśnie idę do teatru na jeden z jej spektakli, za który zresztą otrzymała wyróżnienie. I będę kręcić kolejną część jej stylizacji teatralnych i takiego vloga właśnie o jej obecnych rolach teatralnych. Także już niedługo serdecznie Was zapraszam. Mniej więcej za jakieś 2-3 tygodnie powinien się ten vlog ukazać. Tymczasem, kochani, jeszcze Was bardzo przepraszam za mój głos. Jestem ostatnio chora, ale postanowiłam to nagrać, ponieważ już mam trochę materiału. No i szkoda mi tego materiału i obiecałam Wam to. No niestety jest to efekt mojego przeciągającego się bakteryjnego zapalenia ogólnego tu dróg oddechowych. No i kochani, wczoraj 11 listopada był, śpiewałam na lekcji z moim teatrem Loch Camelot, na lekcji śpiewania w Krakowie na Rynku Głównym. No i wiecie, niestety jak się jest trochę chorym i śpiewa się, no to może się to objawiać takim stanem gardła jak dziś. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko poprowadzić. Nie radzę Wam powtarzać tego, co ja robię, czyli śpiewać z chorym gardłem. No ale ja jestem zawodowcem, więc mogę sobie na to pozwolić. Umiem obejść trochę te technikami po prostu ten zapalenie gardła i te wszystkie moje problemy głosowe, ale normalnie nie radzę Wam tego robić, bo to się może źle skończyć naprawdę dla Waszego gardła. Także ja teraz będę już odpoczywać po tym vlogu, a Was zapraszam na stylizację. Kochani, no i z czym nam się kojarzy ten styl brytyjski? Mnie się przede wszystkim kojarzy z tweedami, ale z takimi, wiecie, tweedami bardziej w brązach, z pięknymi wełnianymi materiałami, z pięknymi wełnami, tkaninami i dzianinami wełnianymi, na pewno z kamizelkami, z bryczesami, no i w ogóle ze stylem takim też jeździeckim. No i dlaczego to się nam tak kojarzy? No bo większość ludzi ma takie skojarzenia. Zobaczcie tu przebitki, które zrobiłam z jakichś Pinterestów i z różnych stron internetowych, gdzie można zobaczyć właśnie ubrania stylizowane na styl angielski, jakieś takie właśnie zestawy w stylu angielskim. No i dużo widzicie tutaj spodni i elementów stylu jeździeckiego, właśnie kamizelek. Skąd się to bierze? No moi drodzy, Wielka Brytania jest królestwem. No i jednak celebrytami w tym społeczeństwie często są właśnie członkowie rodziny królewskiej. Są obserwowani, są naśladowani. No i od wieków społeczeństwo brytyjskie kopiuje styl rodziny królewskiej. To jest oczywiste, że swoich celebrytów trochę próbujemy kopiować, prawda? Większość ludzi oczywiście. Najłatwiej jest skopiować takie rzeczy, które da się skopiować, no bo sukni balowych czy koronacyjnych nie jesteśmy w stanie raczej odtworzyć, chociaż wiele osób na pewno próbowało słynnych księżniczek suknie ślubne na przykład odtwarzać i nosić na swoich ślubach, ale mówię o takim codziennym stylu. Najprościej jest odtworzyć takie stylówki sportowe. No i właśnie tutaj style sportowe często właśnie są kopiowane. Jeździecki styl to jest taki sport dla wyższych sfer, sport elitarny i tutaj te ciuchy można inkorporować, można wcielić do swojego codziennego stylu. Dlatego też właśnie ten styl stał się tak popularny. Moi drodzy, ja uwielbiam ten styl. Przyznam, to jest chyba mój najbardziej ulubiony styl spośród wszystkich styli modowych, właśnie styl brytyjski. I bardzo lubię te wełny, te wszystkie materiały, tą kolorystykę. Niekoniecznie to jest moja kolorystyka, tak szczerze,
ale można oczywiście ją sobie ożywiać, nie musimy wszystkiego w brązie nosić, prawda? Ja tutaj pewnie dodaję jakieś elementy swoje kolorystyczne, bardziej te wersje takie barwne wybieram, aczkolwiek w ogóle bardzo mi się to podoba. No i tutaj jeszcze muszę Wam powiedzieć tak pokrótce o tym, że dlaczego wełna? Dlaczego te angielskie wełny, te tweedy, takie, te jodełki angielskie są takie... są takie popularne, takie praktyczne. No, wełna dlatego, że klimat, prawda? Brytyjski klimat jest po prostu bardzo wilgotny. Nie tyle bardzo zimny, bo jest tam cieplej niż u nas, jak chodzi o wysokość temperatur, ale jest tam dużo wilgoci i wiatrów. Jest to wyspy właściwie, więc no po prostu ten klimat sprzyja wełnie. Wełna jest idealnym materiałem takiego klimatu, ponieważ trzyma ciepło, chroni właśnie przed wilgocią. To jest największy tam problem chyba w Anglii, ta wilgoć wszechogarniająca nawet w lecie. Więc nawet te cienkie wełny sprawdzają się tam w lecie, bo wiatry i wilgoć właśnie mogą nam przewiać kości po prostu. Więc po prostu wełny i te tweedy wełniane to jest taki idealny materiał na klimat brytyjski po prostu. No i u nas się to też świetnie sprawdza, bo w naszym klimacie wełna w zimnych porach roku jest no niezastąpiona, naprawdę. Ciężko zastąpić wełnę, bo ma świetne właśnie własności termoregulacyjne, jest nam nie zawsze ciepło, a nie pocimy się i właśnie chroni nas przed wilgocią, przed takim zmarznięciem do kości, można by powiedzieć. No i kochani, właśnie drugi element to ten element społeczny, czyli kopiowanie wyższych sfer. No i tutaj te wszystkie style sportowe, powiedzmy z tych rodzin arystokratycznych czy królewskich, często są kopiowane. No i tak, elementy tego stylu jeździeckiego, czyli właśnie bryczesy, kamizelki, żakiety w dopasowanym takim, czy płaszczyki w dopasowanym kroju, takim wycinanym tutaj, bo wiecie, te wycięcia z przodu i z tyłu w tych żakietach, no to są spowodowane tym, że styl, że jeździec na koniu, czy jeździec, czy też dżokejka na koniu, musi się to otwierać, muszą być te poły otwierane, żeby można było wygodnie wsiąść na tego konia i swobodnie jeździć bez poczucia się zbytnio spiętym, prawda? No i oczywiście też buty jeździeckie w związku z tym, czyli na przykład właśnie takie wysokie kozaki przed kolano w stylu jeździeckim, czy też sztyblety, które też sprzyjają jeździe konnej, aczkolwiek oczywiście kozaki wyższe są lepsze do tego, kochani, i no i wszystkie czapki, rodzaje czapek w stylu jeździeckim, które ciągle się pojawiają na tych pokazach mody współczesnych, bo jest to niesamowicie taki inspirujący element. Bryczesy jak najbardziej. Ja mam na sobie teraz coś w rodzaju takich spodni a la bryczesy. Oczywiście nie są to bryczesy, ale z wysokim stanem spodnie, tutaj luźniejsze w nogawkach, które wsadziłam do właśnie takich wyższych butów. To nie są jeszcze takie kozaki jeździeckie, ale takie trochę wyższe buty. No i jest to taki element typowy też dla stylu brytyjskiego. No i jak już mówimy o rodzinach królewskich, to oczywiście członkowie rodzin królewskich są tutaj wzorcem często. Tak, królowa Elżbieta, możemy się podśmiewać z jej stylu trochę, chociaż ja bym się tu nie śmiała. Zauważyliście może, że królowa nosi jasne, świetliste kolory, żółć, róż, błękit i tego typu barwy, fiolet, ponieważ one się wybijają. To jest celowy zabieg, żeby była od razu zauważalna w tłumie, że to nie jest jakąś tam szarą myszką, która się gdzieś kryje, tylko ma być na tym świeczniku i ma być z daleka już widoczna, że to królowa idzie lub jedzie, prawda? No i te jej słynne kostiumy właśnie w tych, czy płaszczyki, nakrycia głowy, wszystko pod kolor, w tych jasnych kolorach, są taką ikoną mody już można powiedzieć dzisiaj. Ja tu Wam pokażę moją starą stylizację, taką bardzo żółtą na lata 60. i ona mi się kojarzy właśnie z królową angielską. Nie, że styl jest taki sam, ale właśnie ten typowy dla królowej, taki krój lat 60. można powiedzieć, i te kolory jasne to są bardzo typowym skojarzeniem. No, oczywiście dla wielu królowa może być ikoną mody, ale chyba taką najbardziej kojarzoną osobą z rodziny królewskiej, która nam się kojarzy ze stylem, jest księżna Diana, która zmarła w nieszczęśliwym wypadku samochodowym, no i miała bardzo burzliwe życie, no i była niesamowicie stylową osobą, która często też prowokowała, inspirowała swoim strojem. Pokażę Wam tu kilka przebitek, które mi się strasznie podobają ze stylu Diany.
I na początek pokażę Wam jakieś takie drobne stylóweczki właśnie wzorowane na stylu księżnej Diany. Zobaczcie, tutaj na przykład zachwyciła mnie taka stylówka, nie wiem, czy jest typowa dla niej, ale zachwyciła mnie stylówka z takim czerwonym płaszczem i błękitnymi dodatkami. No przepiękne zestawienie. Ja tu mam rękawiczki w takim kolorze i zobaczycie dzisiaj też stylówkę z tym kolorem. No i moi drodzy, druga stylówka, prześliczny taki beżowy płaszczyk do kompletu z takim beretem aksamitnym. No to jest też dla mnie przepiękna stylowa. Pokażę Wam tutaj teraz taką, która jest zainspirowana. Ja mam taki płaszczyk w stylu angielskim, zimowy i on nie jest jasny, tak jak u Diany, ale też jest właśnie w takim uroczym stylu, ma takie zmarszczone rękawki i taki bardzo, bardzo uroczy krój. I do tego mam beret aksamitny, trochę też taki podobny do stylu, który ma tam Diana na sobie. Zobaczcie, moja stylówka jest tylko trochę inspirowana tą. Bardziej w takim ogólnym stylu i takim jakiej urokliwości tych dodatków. Do tego mam bluzkę, tą co mam na sobie, taką idealną projektancką bluzkę z koronkami. Ona jest w takim stylu trochę arystokratyczno-angielskim. Brązową spódniczkę z wełny i brązowe kozaki, też troszkę w stylu jeździeckim, więc tutaj są elementy stylu angielskiego i taka inspiracja księżną Dianą właśnie jej stylem. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. No i kolejna stylówka taka bardzo często powtarzana w dzisiejszych czasach, z lat 90. księżnej Diany, to jest jeansy, mom jeansy, jakaś jasna góra i marynarka. Wiele takich stylówek ona właśnie nosiła na co dzień. No i ja pokazywałam Wam podobną stylówkę. A kolejna stylówka, która już będzie inspirowana stylem typowo angielskim, właśnie będzie też z tą marynarką. I popatrzcie tutaj na moją propozycję. Właśnie ta marynara, która była taką podobną do tej, powiedzmy, stylówki księżnej Diany. To jest ta moja taka właśnie tweedowa w stylu brytyjskim marynarka. Do niej włożyłam sobie tweedowe spodnie i one są właśnie dokładnie takie, kochani, bardzo brytyjskie, z wełny, z przepięknej wełny, takiej mięciusieńkiej, wiodełkę, brązowe, takie beżowo-brązowe. No i do tego, moi drodzy, krótka kamizelka, już pokazuję. Ta designerska kamizelka, którą już widzieliście i ona znowu ma styl angielski. Futerko nawiązuje do takich, wiecie, łowieckich trochę, powiedzmy, klimatów. Ma warkocze, czyli znowu te dzianiny brytyjskie z warkoczami, jak najbardziej. No i świetnie pasuje do kolorystyki tego stroju, więc stylówka w samej kamizelce. I oczywiście do tego wysokie buty w stylu jeździeckim i marynarka na wierzch. Druga wersja, osobiście, która jeszcze dla mnie jest jeszcze bardziej taka brytyjska, jeszcze bardziej właśnie w stylu jeździeckim, to jest z tą marynarką, którą mam pod spodem. To też jest angielska marynarka i ona tutaj ma taką kurzą stopkę bardziej już, ale też w kolorach brązowych. I po prostu podobna stylówka, właściwie ta sama stylówka, można powiedzieć, ale właśnie z tą marynarką. No i tutaj kochani, do niektórych tych stylówek nieprzypadkowo dobrałam sobie taką mini etolkę, taki szaliczek z lisa. Bardzo się to kojarzy. Oczywiście to jest kupione z drugiej ręki. Ja nie kupuję żadnych futrzanych ani skórzanych elementów nowych w sklepach, żeby nie napędzać tego handlu skórami zwierząt, bo jestem temu przeciwna. No ale jeżeli to jest z drugiej ręki, to i tak, no, ciężko, żeby to tak naprawdę stwierdzić, że to jest nieekologiczne, bo to by poszło na śmieci, a już to zwierzę i tak już nie żyje, prawda? No i nie napędzamy tego handlu, tego popytu na nowe towary. W każdym razie tak to wygląda i to pasuje właśnie do stylu brytyjskiego, nawiązując do tych polowań, powiedzmy, czyli jednego z ulubionych sportów Brytyjczyków. Bardzo Was przepraszam za mój głos. Niestety, no, nie mogę tego opanować, bo troszkę mi się to zaognie, jak mówię. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie tym razem,
Tymczasem idziemy dalej. No i zrobiłam tutaj też stylówkę z taką czapką w stylu angielskim, zobaczcie. Czapka z daszkiem, taka chuligańska, brytyjska czapeczka. Bardzo mi się podoba ten taki a la kaszkiet z wełn, ma prześliczny kolor. Uważam, że to wygląda bardzo, bardzo uroczo i pasuje do każdego z tych elementów, z każdej z marynarek, do tych spodni. Idealna kolorystyka według mnie właśnie dla stylu angielskiego. No i zobaczycie jeszcze pewnie tą czapkę w innych stylówkach. A właśnie, i kolejna stylowa, też z tymi właśnie spodniami takimi bryczesowymi. To nie są bryczesy, ale to są spodnie z wełny, takie trochę krótsze i one bardzo fajnie można je uformować w kozakach, żeby wyglądały właśnie jak takie spodnie jeździeckie albo bryczesy. No i kochani, do tych spodni tym razem mój komplet taki trochę w stylu Sherlocka Holmesa. To jest kolejny element taki popkulturowy, znany na całym świecie brytyjski Sherlock Holmes, czyli jego taka peleryna. I w ogóle wiecie, te płaszcze takie z takimi pelerynami na wierzchu, to jest takie typowo kojarzone ze stylem brytyjskim. No i ja ostatnio pokazywałam Wam w tym moim holu vintage taką właśnie, taki zestaw, kamizela długa, z taką pelerynką nakładaną i ona się wiąże pod szyją w kokardę. To wygląda mega stylowo i mega tak ciekawie. I zobaczcie, tutaj do tej stylówki właśnie to włożyłam. Tą pelerynkę na wierzch tamtej stylówki. Oczywiście też można tutaj kaszkiet, żeby to wszystko wyglądało jeszcze bardziej tak chuligańsko i takie było trochę podkręcone. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta stylówa. Mnie osobiście ona tak w tak dobry humor wprawiła. Tak się fajnie w tym czułam. Super, na pewno będę tak chodzić. Oczywiście teraz już jest trochę na to za zimno, bo to jest otwarte. Widzicie tutaj, to nie ma takich zapełnionych rękawów. No można by tą pelerynkę też włożyć na tamtą marynarkę albo na jakiś płaszczyk. Jak najbardziej, na kurtkę, ale do tej samej kamizelki to już jest trochę za zimno w tym momencie. Taka moja inspiracja stylem angielskim. No i kochani, to nie koniec inspiracji, bo jeszcze mam kilka. Będę się starała troszkę streszczać ze względu na mój głos. Zobaczcie, takie ocieplacze w stylu jeździeckim właśnie, coś takiego, co można by skojarzyć z jazdą konną też. I one są z Anglii zresztą, zobaczcie, to wygląda tak. To się zakłada na buty, na właśnie, między innymi takie typowo brytyjskie buty to są takie loafersy, czyli takie ciężkie buty zapinane na sprzączki z boku i można takie coś włożyć albo na sztyblety, czyli właśnie obuwie w takim stylu z tymi gumkami tutaj, które są teraz bardzo, bardzo modne zresztą. I na to właśnie takie ocieplacze, wygląda to bardzo, bardzo stylowo. Ja tutaj włożyłam takie a la zamszowe leginsy, na to te ocieplacze i właśnie loafersy, czyli te ciężkie buty. Kaszmirowy golf w kolorze beżowym i taką wielką kamizelę. No i oczywiście do tego też pasuje kaszkiet jak najbardziej. Taka stylóweczka trochę sportowa, trochę taka na luzie bardziej. Mega wygodna, mega cieplusieńka, naprawdę to jest super na zimę u nas. Można też takie ocieplacze na jakieś niskie bodki włożyć, jak najbardziej. Ja tutaj na krótkie buty, ale do bodków będą super i w zimie też można by takie coś włożyć. Dlaczego nie? Oczywiście nie jest to coś, co możecie łatwo wszędzie dostać, ale jeśli upolujecie coś takiego w lumpie, no to gratulacje, bo to jest świetny element modowy. I do tego jeszcze mierzę Wam ten właśnie płaszczyk w stylu też Sherlocka Holmesa, cudzysłowiu. Oczywiście jest to nieprzemakalna peleryna, ma taką podszewkę w kratkę i ma takie... To jest właściwie kurtka z taką pelerynką przypinaną, przeciwdeszczowa, więc super w stylu też brytyjskim. Taki kolejny brytyjski element. Kochani, ostatnia stylowa taka typowo brytyjska, jak dla mnie, to... Będzie taka kamizelka, którą też ostatnio pokazywałam w jakimś holu przy okazji stylówki i zakupów. I rękawiczki właśnie, takie podobne do tych, co tam były na zdjęciu Diany. Kolor taki inspirowany. No i do tego włożyłam sobie spódniczkę, bo tutaj mam cały wieszak ze spódniczkami. Taka, zobaczcie tam na stylówce, spódniczka zielono, bordowo, tam jest granat, też różne odcienie. No i dobrałam w takim kolorze rajstopy, granatowe sztyblety właśnie, typowo brytyjskie buty. Oczywiście mogłyby być też buty wysokie do tego, jak najbardziej, nawet brązowe by pasowały, ale tak dobrałam sobie.
No i taka stylowa. Golf w kolorze oberżyny, wełniany oczywiście, na to kamizelka. A jak chcemy się wybrać na pole, na zewnątrz, no to zobaczcie, aksamitny, granatowy płaszczyk, żeby trochę odbiec od tego brązu już, bo jednak przecież nie wszyscy i lubią brąz, i noszą brąz. A dlaczego nie? Takie coś też może być mega w stylu brytyjskim właśnie. Może bardzo fajnie się sprawdzić do stylu brytyjskiego, jest i kamizelka, i są wysokie i są typowe buty. I właśnie można też w ten sposób nawiązać do stylu brytyjskiego. Czemu nie? Kochani, no i jeszcze jedna stylowa z takimi też tweedowymi spodniami w kolorze szarym. No bo żeby już tam nie wszystko było takie brązowe, no to też dla niektórych, którzy wolą inną kolorystykę, szerokie spodnie w takim tweedzie, do tego koszula, oczywiście moja, kamizelka. Tutaj mam taki zestaw, szary, widzicie? Jest kamizelka w takim dopasowanym kroju. Jest marynarka, taka zarys w kratkę. Ona mogłaby też pasować do stylu francuskiego jak najbardziej, ale ona jest właśnie w takim węższym kroju, taka trochę dłuższa, więc pasuje jak najbardziej do stylu brytyjskiego też. No i moim zdaniem to też fajnie wygląda. Na to można oczywiście też jeszcze płaszcz sobie zarzucić. No i jest styl brytyjski. I tutaj dla żartu przymierzyłam z takimi kapeluszami typowo angielskimi, które można zobaczyć właśnie w stylu jeździeckim, bo one są takie z gumką. To się właściwie wkładało tylko tak dla picu na fryzurę. Ten jest bardzo ciekawy, czarny. Jeszcze drugi jest szary, który też pasuje do tej kolorystyki. Z piórkiem, takim jeździ, widzicie, takim myśliwskim trochę. Jest trochę piórka tutaj, więc można by to dla żartu sobie tak zestawić właśnie z takim trochę jeździeckim stylem. Kochani, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych stylówkach. Ja się świetnie bawiłam, chociaż dzisiaj skracam, bo gardło już mnie nie puszcza dalej. I mam nadzieję, że jeszcze dużo takich stylówek u mnie właśnie możecie zobaczyć. No i przechodzimy, kochani, do dalszej części filmu. Kochani, styl brytyjski, no to już zaliczyliśmy, że tak brzydko to nazwę, typowe elementy, czyli właśnie kraty, tweedy, wełny, kaszkiety i tak dalej. No to teraz pora na inne części Królestwa Brytyjskiego. W stylu irlandzkim pokazywałam Wam kiedyś taką, niedawno całkiem, taką stylówę z aksamitnym zielonym żakietem w stylu jeździeckim, z takimi aksamitnymi spodniami, właśnie w kolorze zielonej. Tam było dużo zieleni. I ta stylowa też jest naprawdę, naprawdę super i to można by uznać za takie inspirowane Irlandią ubranie. Natomiast przejdziemy do stylu szkockiego, bo to jest taki bardzo, bardzo typowy dla Brytyjczyków, dla Wysp Brytyjskich właśnie te szkockie spódniczki, prawda? Kilt, swetry, podkolanówki i takie grube wełny, sploty te warkoczowe i tak dalej. No i różne rodzaje szkockiej kraty. I tutaj pierwsza stylowa moja to jest ta stylowa ze spodenkami, z brczesami, które już widzieliście, w szkocką kratę. I przy okazji pokazuję Wam tu pasek, który już też wcześniej pokazywałam. To jest moja zdobycz niedawna. Dorobiłam do niego klamrę z innego paska, żeby był taki ciekawszy. Tutaj dołożyłam taki element z takim łańcuchem, który bardzo fajnie właśnie do szkockiego stylu nawiązuje według mnie. Do tego mam sweter Ralpha Laurena zielony. Taki obcisły sweterek z wełny, oczywiście granatowe rajstopy i kozaki granatowe, takie wysokie w stylu jeździeckim znowu. No, ale w każdym razie krótki żakiecik do tego eksponuje fajnie sylwetkę. Jest oczywiście z wełny, ma takie typowe elementy tutaj. Także zobaczcie, jak to sobie wygląda. Mnie się bardzo podoba ta stylowa. Oczywiście na to taki jakiś płaszcz czarny jak najbardziej będzie fajnie wyglądał też. Kochani, idę dalej. Stylówki w stylu Riverdale, które kiedyś nagrywałam, miały dużo takich elementów szkockich, bo tam właśnie jedna z bohaterek miała pochodzenie szkockie, korzenie szkockie, uwielbiała czerwień, więc zobaczcie tam przewidkę z takiego programu właśnie o Riverdale, w takim czerwonym aksamitnym żakiecie w kroju jeździeckim.
No i robiłam też kiedyś stylówki takie w okolicach świąt, w których występowała taka szkocka koszula, taką typowo czerwoną szkocką kratę, z wełny też do takich skórzanych leginsów i do pasa. Też fajna stylowa w stylu szkockim. No a tymczasem następne stylówy, które przygotowałam dla Was teraz w stylu szkockim, to będzie stylowa z dwie stylówy, z taką spódnicą, którą widzieliście kiedyś w programie o lumpeksach, z wełny kilt prawdziwy, zobaczcie, w takiej kolorystyce. Do tego w pierwszej wersji mam czerwony golf, buty, takie krótkie buty, czarne, krótkie, znaczy w sensie nie wysokie przed kolano, tylko takie krótsze wodki ze złotymi klamrami. Do tego mam później założony jeszcze płaszcz, w każdym razie taka typowo szkocka stylowa. I zauważcie, że nie mam rajstop do tej stylowy, to troszkę sobie chciałam zażartować ze Szkotów, bo jak krąży wieść, powiedzmy, mówi się, że Szkoci nie nosili bielizny i ten kilt był noszony na gołe ciało, jedynie do właśnie takich podkolanówek wełnianych. Ja tutaj nie włożyłam podkolanówek, ale włożyłam buty takie właśnie do łydki, no i ten kilt. No i taka stylowa, troszkę chciałam się tutaj zabawić właśnie, żeby sprowokować temat. Natomiast druga wersja to jest z takim swetrem czarnym, z takimi dużymi rękawami wełnianym, i przypiałam sobie taką szkocką broszkę właśnie z takim ostem, symbolem Szkocji, thistle po angielsku. No i tutaj mam do tego też taki mocny pas z łańcuchami do tych butów, żeby nawiązać tymi elementami takimi ciężkimi trochę. No i jest to trochę takie w stylu męskim, powiedziałabym, trochę takie przekorne. Bardzo mi się podoba ta stylowa, jest bardzo też ciepła, bardzo, bardzo ciepła. Oczywiście, że normalnie włożę rajstopy czarne, które będą się już tam zlewać z butami, ale tutaj dla Was tak troszkę żartobliwa stylowa z gołymi nogami, jak panowie w Braveheart, w tym filmie z Melem Gibsonem. No ale nie będę pokazywać, wiecie, tego, co oni tam pokazują w tym filmie. Idę dalej, kochani. No i właśnie, ta stylówa z tą spódnicą. Tak, no i to są moje takie dwie główne stylówki szkockie, powiedzmy. Właśnie ta spódnica, w ogóle mam dużo tych spódnic w kratkę, więc tu mogę kombinować, cuda nie widy robić. Właśnie mam te bluzkę w te kratki szkockie i tutaj dużo takich stylówek możecie sobie wykorzystać na święta, bo szkocki styl idealnie pasuje do Bożego Narodzenia, do tych motywów, do tej kolorystyki, można się fajnie w tym pobawić. Tak. Było kilka stylówek brytyjskich, kilka stylówek szkockich, jakaś inspiracja irlandzka. Tymczasem, kochani, mam nadzieję, że się Wam podobało. Już niedługo zapraszam Was na jakieś nowe filmiki. Będę na pewno robić dużo stylówek jeszcze w stylu szkockim i brytyjskim w różnych programach, także na pewno możecie się tego spodziewać, bo uwielbiam ten styl, tak jak mówiłam już. No i się bardzo nim inspiruję, często w zimie noszę, w chłodnych, powiedzmy, miesiącach, noszę właśnie takie rzeczy w stylu angielskim. Kochani, żegnam się z Wami już teraz bardzo serdecznie, pozdrawiam Was i buziaki, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam Was.